Też witam Państwa na webinarium prowadzonym w ramach projektu Filmoteka Szkolna Akcja. Samo webinarium będzie prowadziła Pani Ewa Klonowska, która więcej powie o sobie już za chwilę. Ja za to wprowadzę Państwa w takie techniczne informacje. Po pierwsze, jak już tutaj Pani Ula świetnie zauważyła, mamy czat. Czat jest takim miejscem, w którym będą mogli Państwo zadawać pytania, informować, czy wszystko dobrze słychać, czy nie ma jakichś problemów technicznych, ale również dzielić się swoimi doświadczeniami w prowadzeniu szkolnych kół filmowych. Oprócz czatu mają Państwo też dostępne emotikonki. To są te takie uśmieszki, buźki, które widać tuż nad czatem. Tutaj głównie zachęcam, żeby dawać znać, jeżeli potrzebuje się, że też będzie taka sytuacja, że Pani Ewa zada jakieś pytanie i wtedy będzie można podnieść rękę, zgodzić się albo nie zgodzić. Ta łapka się pojawi z prawej strony przy Państwa nazwisku. Całe webinarium potrwa godzinę. Ja się jeszcze z Państwem pożegnam. Będzie oczywiście czas na pytania. Całe webinarium też będzie nagrane i dostępne w sieci. Już niedługo, więc te materiały nam nie zginą. Myślę, że to tyle z mojej strony. I tutaj sekundka, chwilka cierpliwości. Włączę naszej prowadzącej głos. A sama się już wyłączę. Tak? Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać, nie wiem, czy słychać mnie. Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Ewa Klonowska i będę prowadziła dzisiejsze webinarium dla Państwa. Będę mówiła o szkolnych kołach filmowych. Jestem polonistką, pracuję z młodzieżą w szkole średniej, w szkole ponadgimnazjalnej i od właściwie końca lat 90. zajmuję się, oprócz uczenia języka polskiego, zajmuję się prowadzeniem szkolnych kół filmowych w ramach takich zajęć pozalekcyjnych. Współpracowałam też z Centrum Edukacji Obywatelskiej przy filmotece, projekcie filmoteki szkolnej. No i dzisiaj jakby chciałam się podzielić z Państwem swoimi doświadczeniami i przemyśleniami związanymi ze szkolnymi kołami filmowymi. Czy widzę, że tutaj Państwo jesteście, słychać? Czy chcecie, usłyszałam, że mogę zadawać pytania, więc czy chcecie założyć DKF, czy już prowadzicie szkolny DKF, szkolne koło filmowe? Proszę Państwa, ja myślę, aha, jeszcze tak, jeżeli chodzi o kwestie porządkowe, kwestie organizacyjne, mam takie pytanie, jest nas niewielu, co prawda, ale czy mogę zwracać, czy możemy się do siebie zwracać po imieniu? Będzie to łatwiejsze ze względu na warsztatowy taki tryb tych zajęć. Jeżeli ktoś nie wyraża takiej zgody, to bardzo bym prosiła, żeby tutaj taką informację napisać. Dobrze. Zastanawiałam się tutaj, myślę, że na samym początku warto pomyśleć nad tym, dlaczego wybrać taką formę pracy, co jest wartościowego w prowadzeniu koła filmowego. Nie wiem, czy Państwo macie, w swoich szkołach w ramach zajęć edukację filmową, czy ktoś z Was prowadzi edukację filmową na lekcjach? Nie widzę tutaj odpowiedzi. W niektórych szkołach, teraz po reformie, tej wcześniejszej reformie, przedmiot edukacja filmowa był w siatce godzin. Ja też takie zajęcia prowadzę. Natomiast widzę bardzo wielką różnicę pomiędzy sformalizowanymi lekcjami dotyczącymi wiedzy o filmie, a takimi zajęciami dodatkowymi,
jakimi jest koło filmowe. Ja myślę, że przede wszystkim bardzo ważne jest to, że mamy możliwość poznania uczniów w takiej innej, nieformalnej atmosferze. Oczywiście rozwój ich zainteresowań, przy czym nie wiem na jakim poziomie edukacyjnym uczycie, bo tutaj myślę, że nawet licealiści, z którymi mam do czynienia, nie zawsze te swoje zainteresowania potrafią rozpoznać i nawet kwestia wyboru odpowiedniego profilu klasy jeszcze nie jest równoznaczna z tym, że w klasie humanistycznej mamy do czynienia z humanistami tak naprawdę. Na pewno towarzyszymy w rozwoju uczniów. Ja myślę, że ważnym takim, znaczy myślę, że ważne jest tutaj to, że jakby niejednorodny świat, który jest wokół uczniów, jakby za pomocą różnych obrazów, które im pokazują, czy przy pomocy tych obrazów, mogą stawiać sobie pytania dotyczące uniwersalnych zjawisk, uniwersalnych postaw. To, że pokazujemy wartościowe obrazy, to nie do końca tutaj możemy rozumieć w taki sposób, że te obrazy są, nie wiem, jakoś szczególnie docenione przez krytyków czy przez jurorów konkursów, że są to arcydzieła sztuki filmowej, bo wartościowym obrazem może być ten, który tak naprawdę pokazuje jakąś prawdę o życiu, czy pokazuje jakąś prawdę o człowieku. Właśnie tutaj chodzi o to, żeby na tych zajęciach dodatkowych wykorzystać czas, który mamy i pokazać uczniom, myślę, że dzisiaj jest to szczególnie istotne, taki dość zróżnicowany świat, świat, który nie jest zero-jedynkowy, który nie jest czarno-biały, w którym zdarzają się różne sytuacje, ludzie reprezentują różne postawy, o tych postawach mogą porozmawiać, no ucząc się właśnie tolerancji, empatii. I ostatnim tutaj takim punktem, który sobie dodałam, w moim przekonaniu bardzo ważnym, to jest to, że uczniowie na takim kółku stanowią grupę. Grupę, która jest zintegrowana w taki sposób, że nikt nie obawia się szczerze wyrażać swoje uczucia, poglądy, no właśnie, na różne czasem trudne tematy. Myślę, że ważnym takim na początku problemem, który musimy przemyśleć, to jest kwestia rekrutacji i organizacji tych zajęć, to znaczy kwestia pozostania uczniów w szkole po lekcjach. Myślę, że w ostatnich czasach nabiera coraz takiego bardziej karkołomnego zadania. Jest to dość trudne, ponieważ mamy doświadczenia takie, że uczniowie po zakończeniu lekcji chętnie po prostu szkołę opuszczają. I teraz pytanie, jak mamy zachęcić uczniów, żeby zostali, poświęcili 2, 3, 4 godziny swojego wolnego czasu na nasze zajęcia. Ważne jest, żebyśmy na początku zastanowili się, w jakim miejscu, w jakiej sali, jak ta sala jest wyposażona, gdzie będziemy prowadzić zajęcia, no i stworzenie jakiegoś takiego intymnego, ja mam takie, znaczy lubię, żeby było troszeczkę inaczej w sali, w której prowadzę, ja akurat mam pracownię filmoteki szkolnej, natomiast dopiero od kilku lat, ale wcześniej nie miałam i prowadziłam zajęcia w takiej swojej sali, która gdzieś tam była oplakatowana, zamieszczaliśmy swoje uwagi o filmie, jakieś notatki, co chcielibyśmy zobaczyć, plakaty i tak dalej. I wtedy jakby czujemy się w takiej sali u siebie. Ważne jest też rozpoznanie potrzeb, czyli może się okazać, że tak naprawdę uczniowie, którzy usłyszą, że w szkole ma działać koło filmowe, przyjdą do nas i to będzie grupa bardzo zróżnicowana, bo niektórzy będą chcieli kręcić filmy albo już kręcą, ktoś będzie chciał się nauczyć czegoś więcej, czy dowiedzieć czegoś więcej o filmie, o formie filmu, a ktoś po prostu będzie chciał posiedzieć w przyjaznej, miłej atmosferze, zobaczyć obraz, którego normalnie może by nie zobaczył w kinie albo nie obejrzałby na komputerze.
i o nim porozmawiać, a jeszcze na przykład inni będą chcieli pisać o filmie. Także ważne jest to, żebyśmy takie rozpoznanie potrzeb zrobili. Natomiast myślę, że niekoniecznie jakby ci uczniowie, niekoniecznie musimy tych uczniów grupować według ich zainteresowań czy według ich priorytetów. Taka grupa zróżnicowana jest bardzo fajna i fajnie się z takimi dzieciakami pracuje. Też tutaj a propos tego do adresatów propozycji, czyli do kogo kierujemy swoją propozycję, ten problem tutaj, ja z doświadczenia wiem, że u mnie tak to działa, że najlepiej jest, jeżeli są to uczniowie zróżnicowani znowu, czyli nie są to dzieciaki z jednej klasy, nie są to uczniowie na przykład z klasy humanistycznej czy z kilku klas humanistycznych, tylko są to chętni, którzy usłyszeli, że coś fajnego będzie się w szkole działo po lekcjach i w jakiś tam sposób są tym zainteresowani i tworzą grupę. Można do nich dotrzeć w różny sposób. Można oczywiście oplakatować szkołę, jakieś informacje przez radiowęzeł. Natomiast w moim przypadku najlepiej zawsze działała taka informacja bezpośrednia. To znaczy na początku roku szkolnego wchodziłam do klas i po prostu opowiadałam, co robimy, opowiadałam o ich starszych kolegach i koleżankach, którzy w takim kółku już są, a jeżeli zaczynacie Państwo od początku, czy zaczynacie od podstaw i tworzycie grupę, to jeszcze lepiej, ponieważ możecie przyciągnąć osoby, które, nie wiem, są ze sobą zaprzyjaźnione i na przykład razem będą chodziły na zajęcia popołudniowe. Dobrze też działa taka ogólnoszkolna projekcja filmowa. Nie wiem, można sobie wybrać jakiś dzień jeden i rozpropagować w mediach społecznościowych, zrobić wydarzenie, że w tym dniu zobaczycie coś ciekawego, porozmawiamy później o tym, uczniów chętnych zaprosić na takie wydarzenie i jakby przekonać, że będą to zajęcia, na których będzie się działo coś ciekawego. Jest to ważne, bo uczniowie często mają takie podejście, że właściwie film to ja sobie mogę zobaczyć sam na komputerze w domu i nie muszę siedzieć w szkole, która kojarzy mi się z jakimś tam systemem, być może opresyjnym i z tym, że lekcje, że oceny i tak dalej. Wybranie harmonogramu zajęć, czyli takiego terminu, który będzie odpowiadał wszystkim, jest niezwykle trudne, bo pracujecie w różnych szkołach i plany są w różny sposób układane. Ja tutaj z swoich takich doświadczeń wiem, że no, świetnie jest na początku i możemy zakładać, że jak złapiemy już, tak, powiedzmy, pięcioro chętnych i oni nam powiedzą, że im pasuje jakiś tam dzień i będą czekać na przykład 40-50 minut na nasze zajęcia, to może pierwsze i drugie zajęcia jeszcze będą czekać. Natomiast na następne mamy bardziej niż pewne, że nie przyjdą. Także ten termin najlepiej, te godziny zajęć, najlepiej jak są od razu po lekcjach i najlepiej, jeżeli, nie wiem, zdecydujecie, że chcecie prowadzić takie koło od początku przyszłego roku, to na samym początku, jeszcze przed tym, nim wicedyrektor będzie układał plan, powiedzieć, poprosić, w niektórych szkołach to działa, w niektórych może mniej, ale no, ja też miałam z tym problemy, ale myślę, że wcześniej może to jest możliwe, żeby dane klasy, nie wiem, na przykład dwie klasy pierwsze, czy jeżeli pracujecie w podstawówce, czy w gimnazjum, to klasy drugie, trzecie, czy tam szóste, siódme, kończyły o tej samej godzinie i wtedy łatwiej Wam będzie uderzyć do tych dzieciaków, bo dla nich będzie prościej zostać po lekcjach jeszcze trochę i traktować te zajęcia jakby tak troszeczkę w bloku. To jest też istotne, jeżeli macie młodzież licealną, to wiem, że no, poniedziałkowe, wtorkowe terminy są może i dla nas dogodniejsze, natomiast dla tych uczniów nie, dla tej młodzieży nie, dlatego że oni są kompletnie nastawieni
na to, co będzie we wtorek, w środę na lekcjach, na klasówki, na sprawdziany, na kartkówki i też na początku może się okazać, że powiedzą Wam uczniowie, że tak, może być, świetnie, to spotykajmy się we wtorek o 16, a potem kolejne tygodnie będziecie się dowiadywać, że no teraz w ten wtorek to nie, bo jest z matematyki poprawa, a w inny wtorek nie, bo coś innego wypadło. Więc z doświadczenia wiem, że ja robię od lat, mam stały termin i ten termin to jest zawsze piątek po południu. Ostatnio nawet uczennica mi powiedziała, że to jest chyba szalone, że niech pani spojrzy, my tutaj siedzimy, już cała szkoła jest pusta, a my tutaj tyle osób i oglądamy filmy i o tym filmie rozmawiamy. Ale jak pytałam, to rzeczywiście ten termin im odpowiada, dlatego że jest to koniec zajęć, koniec tygodnia, podsumowanie i możliwość jakiegoś takiego, nie wiem, fajnego spędzenia czasu, chyba tak to traktują. Ważna jest też odpowiednia ilość czasu i tutaj Was na to uczulam, dlatego że myślę, że jeżeli chcecie pokazać film, filmy zazwyczaj trwają około półtorej godziny, to niestety te zajęcia muszą trwać 3 godziny lekcyjne, minimum 3 godziny lekcyjne, czyli to jest 2 godziny i 15 minut z godziny zegarowej i one tak muszą trwać, albo i trochę dłużej. I tutaj też w związku z tym musicie się zastanowić, czy w takiej sytuacji robicie te zajęcia co tydzień, czy robicie je na przykład co 2 tygodnie albo raz w miesiącu na przykład. Lepiej jest zrobić raz i dłuższe zajęcia niż na przykład takie zajęcia, gdzie uczniowie tylko zobaczą film i potem powiedzą, że już mają autobusy do domu i muszą jechać i... No i zostaniecie tak naprawdę z takim niedosytem, bo co prawda coś zobaczyliśmy, trochę powiedzieliśmy, nie poruszyliśmy wszystkich wątków, wszystkich, jakby nie każda osoba się wypowiedziała, no to takie jest niefortunne. No i analogicznie tutaj widzicie, że trzeba zwracać też na to, żeby uczniowie nie mieli problemu z dojazdem do domu, często właśnie jakiś ostatni autobus odjeżdża o którejś tam i potem już nie mają następnego. Warto też ustawić sobie te zajęcia od razu na początku roku szkolnego, czyli we wrześniu, bo we wrześniu jeszcze nasi uczniowie, no i teraz myślę, że różni, że na poziomie podstawowym nawet, czy gimnazjalnym też są już, też dzieciaki już biorą korki, a tym bardziej jeżdżą na jakieś dodatkowe zajęcia, czy sportowe, czy plastyczne. Jeżeli ustalimy na początku taki termin, to już nie będziemy mieć takiego niedosytu, że ktoś nam powie, że no świetnie, ja bym na te zajęcia chodził, ale niestety na przykład mam kółko szachowe o tej godzinie, albo mama się już umówiła na korki z matematyki i ja po prostu będę jeździł, no i nie mogę. Także zachęcam Was, żeby uderzyć od razu na samym początku, ustalić jeden termin, też nie przejmować się tym, że młodzież będzie mówiła, czy dzieciaki będą mówiły, że każdemu pasuje inny, w miarę dojść do jakiegoś takiego konsensusu, bo potem jak się okaże, że im się podoba i że będą raz, drugi, trzeci, to będą chodzić na te zajęcia, tylko rzeczywiście muszą o tym wcześniej wiedzieć. Nigdy nie robiłam kontraktu, to znaczy nie zapisywałam w takiej formie zwerbalizowanej, pisanej, tak? Ponieważ pewne zasady były jakby oczywiste, natomiast od pewnego czasu, czyli od nie wiem, może 2 lat, może krócej, ta potrzeba jakby jasnego ustalenia zasad stała się wyraźna, bo nagle okazało się, że uczniowie, którzy przychodzą i to tacy zainteresowani filmem, zainteresowani zajęciami, to znaczy nieprzypadkowe osoby, że potrzebują takich reguł, zasad, bo nie są one oczywiste. I myślę, że ja tutaj wypisałam takie najważniejsze rzeczy, które warto byłoby ustalić, wcześniej powiedzieć i wspólnie zaakceptować. Wiemy, że kontrakt powinien być zaakceptowany przez zainteresowanych. I mam takie pytanie, czy Państwo tworzycie kontrakty na swoich zajęciach? Czy macie takie doświadczenie, że on jednak porządkuje
pewne zasady zachowania. Ja myślę, że tutaj najważniejsze jest, że wspólnie oglądamy film od początku do końca. To znaczy, jeżeli nie podoba mi się film, na początku stwierdziłam, nie wiem, uczeń, tak, stwierdził, że nie, to jest w ogóle nudne, albo tutaj się nic nie dzieje, to mimo tego nie wychodzę, nie przeszkadzam, nie sprawdzam telefonu komórkowego, tylko oglądam go od początku do końca. I to jest też ważne ze względu na wartość edukacyjną, ponieważ jakby czołówka, czyli to, co jest przed napisami albo pod napisami początkowymi przy tytule, jest też często bardzo ważne i jakby stawia nas już w jakiejś tam pozycji widza i przygotowuje nas do oglądania danego filmu. To przychodzenie systematyczne na zajęcia jest teoretycznie oczywiste, ale praktycznie tutaj myślę, że to nam sprawia pracę, że uczniowie, którzy, że wiemy, z kim mamy pracować, tak? Jeżeli mamy grupę pięcioosobową, to niech to będzie grupa pięciu osób, która czuje się grupą, która przychodzi co tydzień czy co dwa tygodnie według harmonogramu na zajęcia i jakby buduje poczucie wspólnoty tej grupy. Niezbyt komfortowe jest taka sytuacja, kiedy mamy nawet sporo uczniów, powiedzmy 10 i więcej, kilkunastu, i oni sobie wybierają, że na przykład przyjdą, w tym tygodniu przyjdą, a na przykład na następne zajęcia już nie, bo na przykład film im się nie podoba, albo są urodziny koleżanki, albo różne inne takie ważne w ich przekonaniu sytuacje, które uniemożliwiają takie systematyczne uczęszczanie. Myślę, że ponieważ jednak dla własnego tutaj poczucia bezpieczeństwa i dla poczucia bezpieczeństwa tych dzieci warto budować taką grupę, też dla własnego, bo może się okazać, że na przykład jeżeli mamy sześcioro uczestników, to w pewnym momencie się okaże, że przyjdzie tylko jeden, bo pięciu innych miało jakieś ważne w ich przekonaniu zajęcia. Bardzo ważną rzeczą jest to, żeby każdy czuł się bezpiecznie, to znaczy, żeby każdy mógł szczerze i otwarcie wyrażać swoje zdanie. Musimy zaakceptować to, czy akceptujemy to, że film może się nie podobać, że może, nie wiem, mogą się uczniowie do niego odnieść krytycznie, mogą, nie wiem, zapytać nas, po co w ogóle pokazaliśmy im dany film. Ważne jest też to, że ta dyskusja po filmie, ona jest ważniejsza nawet niż cały film, bo tak naprawdę film, jeżeli mamy mało czasu, a wiemy, że uczniowie są takimi zapalonymi kinomanami, to film nawet mogą zobaczyć sobie w domu, a dyskusję po tym filmie na przykładzie, nie wiem, fragmentu tylko jakiegoś takiego kluczowego czy ważnego w naszym przekonaniu można przeprowadzić na zajęciach i te zajęcia tak naprawdę mogą być omówieniem, dyskusją filmu razem z fragmentem. Każdy się wypowiada, wszystkie głosy są jednakowo ważne. Ja o tym jeszcze powiem przy później omawianiu dyskusji po projekcji. No i oczywiście dbamy o kulturę dyskusji. Moi drodzy, ważny jest program zajęć, to znaczy tak, ważne, żebyśmy wiedzieli, co chcemy uczniom pokazać, dlaczego to chcemy pokazać i co uczeń będzie z tego miał, tak, to znaczy w jaki sposób wpłyniemy na ucznia, czy nie wiem, pogłębimy jego kompetencje filmowe, czy pomożemy mu w orientowaniu się w trudnej rzeczywistości dnia codziennego, czy rozwiniemy jego poziom wrażliwości i empatii na drugiego człowieka, także ważne jest to, żebyśmy sami odpowiedzieli sobie na te pytania, jaki cel chcę osiągnąć i bardzo ważne jest też to, myślę, żeby założyć sobie osiąganie tych celów jakby w odniesieniu do podstawy programowej. Tutaj wypisałam trzeci i czwarty etap edukacyjny. Ja teraz Państwu wpiszę może, bo nie wiem, czy macie Państwo doświadczenie w pisaniu programów. Teraz poczekam na Wasze informacje. Czy Państwo piszecie, macie doświadczenie w pisaniu programów? A ja w międzyczasie, ponieważ się dowiedziałam, że nie mogę, nie możecie Państwo z mojej prezentacji skopiować linka, ja Wam wpiszę link do skopiowania.
chyba dobrze, edukacja przez kliki, przez... Tak, i teraz tu jeszcze muszę wyłączyć. Tutaj ten link to jest link do takiego poradnika Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, jak napisać program nauczania do edukacji filmowej. Tam są przykłady związane z filmem, są też przykłady fragmentów z podstawy programowej, do której się można odnieść. Także myślę, że jak Państwo będziecie, to jest jakby taki wzór pełnego programu nauczania, który możecie na konferencji dać do zaakceptowania i wprowadzić jako program szkolny. Także polecam tutaj skorzystanie z tej podpowiedzi. I teraz kilka pomysłów na tematykę zajęć. Ja tutaj wypisałam różne możliwości takie tematyczne. Oczywiście one nie muszą być jakby jednorodne, tak? Możecie mieszać różne propozycje. Ja myślę, że ważne jest to, żeby te zajęcia były atrakcyjne, żeby były ciekawe i myślę, że na początku warto też by się zorientować. Ja to robię za pomocą ankiety, to znaczy albo po prostu daję uczniom taką ankietę, w której pytam, co oglądają, jakie gatunki znają, jakie są ich preferencje filmowe, jakie filmy ostatnio widzieli, co ich szczególnie poruszyło, żeby się zorientować, jaki jest ich poziom wiedzy i preferencji. I wiadomo, że jeżeli mamy grupę, która ogląda tylko wysokobudżetowe filmy amerykańskie, no to nie pokażemy im arcydzieł sztuki filmowej, bo strzelimy sobie w przysłowiowe kolano i się okaże, że pierwsze zajęcia będą ostatnimi zajęciami. Natomiast jeżeli mielibyśmy już, powiedzmy, młodzież na poziomie maturalnym, to arcydzieła sztuki filmowej, czyli wielcy autorzy kina, powiedzmy, europejskiego, którzy są zapisani w podstawie programowej, to tutaj ta opcja byłaby już jak najbardziej przydatna. Podobnie na przykład omówienie filmu jako tekstu kultury, czy funkcjonowanie filmu jako tekstu kultury, co jest sprawdzane na maturze, jest to jedna z kompetencji, którą uczymy. Więc myślę, że tutaj ważne jest dostosowanie jakby do odpowiedniej grupy, to jest najważniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o takie filmy, które najbardziej trafiają zawsze, no to są to filmy, które dotyczą współczesności, czyli dotyczą świata, który jest obok nas, dotyczą czasem trudnych problemów tego świata, poruszają czasem trudne tematy, przemocy, niepełnosprawności, seksu na przykład, nieprzystosowania, funkcjonowania w grupie i tak dalej. I tutaj mamy takie filmy, też pojawiają się takie tytuły, mogłabym zaproponować na przykład, no nie wiem, takie tytuły jak W lepszym świecie, czy Jabłka Adama, czy na przykład takie filmy, teraz mi tutaj gdzieś uleciały pomysły, ale czy na przykład Sala samobójców, jeżeli chodzi o polski film, możemy znaleźć, możemy z,
tytuły, coś mi się zgubiło. Możemy znaleźć te tytuły, patrząc na przykład na rankingi, niekoniecznie na Filmwebie, ale czytając recenzje w czasopismach filmowych, czy pytając uczniów, co ich interesuje. Także tutaj propozycji z ostatnich lat z kinematografii jest dosyć sporo. Podobnie jak wydaje mi się, że ważnym takim problemem, na który warto zwrócić uwagę, to jest problem wielokulturowości świata, szczególnie dzisiaj, kiedy od właściwie jakiegoś czasu toczy się dyskusja na temat uchodźców, na temat różnic kulturowych, na temat różnych kultur. Warto pokazać uczniom świat, który jest blisko nas, a jest im nieznany przez pryzmat zachowań ich rówieśników żyjących w innym miejscu i jakby w innych sytuacjach życiowych, kulturowych i tak dalej. I tutaj z ostatnich filmów, które gdzieś tam w ostatnich latach się pojawiły, takie tytuły jak na przykład Dziewczynka w trampkach, czy wcześniejszy film dokumentalny przeznaczony do burdelu, czy na przykład film o społeczności hasyckiej w Stanach, Wypełnić pustkę. Są takie tytuły, które właściwie trafiają do ucznia przez to, że pokazują problemy z perspektywy jakby młodych ludzi funkcjonujących w rzeczywistości. No i też ten obraz młodzieży w kinie współczesnym to jest może to, od czego warto zacząć. Warto jakby zastanowić się nad problemami uczniów, nad problemami młodzieży, nad problemem dziecka, w zależności od tego, na jakim poziomie edukacyjnym Państwo jesteście. Myślę, że no może tutaj filmów dla dzieci jest stosunkowo mało. Natomiast jeżeli będziemy myśleli o już trochę starszych dzieciakach, to znaczy starsze klasy szkoły podstawowej i gimnazjum i liceum, to dużo inspiracji też możemy znaleźć na stronie Nowych Horyzontów, które pokazują filmy nowe, filmy współczesne, no i w jakiś tam sposób odnieść się do tych problemów, które w tych filmach są poruszane. Oczywiście, jeżeli wykorzystujemy całość, czy wykorzystujemy fragmenty filmów na zajęciach, to są to filmy całkowicie legalne, żeby się przekonać albo z źródeł takich ze stron legalnych, ze stron online, z których możemy jakby filmy pobrać, albo z własnych legalnych nośników elektronicznych. Możemy się też dowiedzieć tutaj, jak będziemy, jeszcze właśnie jedna uwaga, jak będziemy ustalać tematykę zajęć, będziemy wpisywać sobie te tytuły, to często możemy mieć taki problem z grupą wiekową, do której adresujemy ten film. I oczywiście jedna sprawa, absolutnie niedopuszczalne jest pokazanie filmu, którego wcześniej nie widzieliśmy w całości, tak? Czyli od początku do końca nie wystarczy fragment i nie wystarczy recenzja, trzeba zobaczyć to, co chcemy uczniom pokazać, bo zawartość często może się okazać nie do końca taka, jakiej byśmy się spodziewali, albo na przykład nie wiem, końcówka filmu może nas zaskoczyć, tak, jeżeli chodzi o zawarte w nim treści. Ja myślę, że tutaj chcąc się dowiedzieć o możliwości dostosowania danego filmu do grupy wiekowej, warto też wejść na stronę Edukacja Filmowa www.edukacjafilmowa.pl. Tam znajdziemy informacje o scenach w filmie, czy są tam sceny seksu, czy są sceny przemocy. W metryczkach filmu znajdziemy informacje o dostosowaniu do określonych grup wiekowych, także polecam Wam tę stronę. Dobra. No i teraz ważne jest w moim przekonaniu, bo to jest chyba też to z warsztatów takich face to face, czy nie wirtualnych. Wiem, że często nauczyciele, którzy zaczynają pracę w szkolnym kole filmowym, obawiają się takiej pracy po filmie,
sposób intuicyjny to traktują. I tutaj chciałam Wam powiedzieć, że najlepiej jest trzymać się ustalonego porządku zajęć i ten porządek polega na tym, że zawsze przed projekcją wprowadzamy uczniów w to, co będzie się działo, to znaczy w problematykę filmu, albo, nie wiem, wyjaśniamy jakieś informacje, czy dodajemy jakieś informacje, które powinni wiedzieć, kiedy, nie wiem, jest to film historyczny, czy dotyczy jakiegoś wydarzenia autentycznego, czy jakiejś postaci, o której powinni wiedzieć więcej przed obejrzeniem tego filmu. Albo po prostu zwracamy uwagę na, nie wiem, określonych bohaterów, czy na określone sytuacje, które później będziemy omawiać na zajęciach, czyli przygotowujemy do tak zwanego ukierunkowanego oglądu przed tą projekcją. O filmie, o projekcji już powiedziałam. Jeżeli mamy mało czasu, to tak jak wcześniej powiedziałam, nie musimy oglądać całego filmu, możemy zobaczyć fragment przy założeniu, że całość nasi uczniowie zobaczyli w domu. Natomiast bardzo ważne jest zebranie pierwszych wrażeń po projekcji. Ja robię to w ten sposób, że na moich zajęciach ja po prostu pytam po kolei na zasadzie rundki, ale od razu uprzedzam, że uczniów, że mogą powiedzieć cokolwiek, że mogą odpowiedzieć jednym słowem, maksymalnie jednym zdaniem, że każdy, chcę, żeby każdy usłyszał swój głos, bo to jest takie przełamanie pierwszych lodów. Na zajęciach koła filmowego zależy nam na tym, żeby uczniowie rozmawiali o tym, co zobaczyli, żeby podzielili się swoimi przeżyciami. I teraz, jeżeli dopuścimy do takiej sytuacji, że będzie mówiło dwoje uczniów i jakby zawsze mamy takich, którzy są bardziej elokwentni, bardziej ekspansywni też w wyrażaniu swoich opinii, to może się okazać, że tak naprawdę będziemy rozmawiali tylko z tą dwójką, a reszta po, nie wiem, jakiejś takiej dłuższej wypowiedzi kolegi czy koleżanki nie będzie miała się już odwagi wypowiedzieć. To dlatego tak, wydaje mi się, że dlatego to jest takie ważne, to pierwsze przełamanie lodów, czyli ten pierwszy wyraz, który oni gdzieś tam powiedzą, bo z jednej strony odblokowuje to nasze dzieciaki, a z drugiej strony pokazuje, jest też bardzo ważne dla nas, bo często się zdarza tak, że my założymy sobie coś w programie, jakiś sobie ułożymy w głowie scenariusz, co byśmy chcieli z danym filmem zrobić, i pokazujemy ten film w przekonaniu, że nie wiem, jest to jakiś genialny przykład, powiedzmy, na nie wiem, różnice pomiędzy kulturami, po czym się okazuje, że uczniowie ten film odbierają zupełnie inaczej. I ten główny problem, który nam się wydawał, że jest główny, dla nich jest wcale nie najważniejszy. Natomiast z tych opinii krótkich, jednozdaniowych, jednowyrazowych po filmie możemy się przekonać, w jakim kierunku idzie myślenie uczniów i w jakim kierunku mamy poprowadzić dyskusję po zajęciach, bo ja się zawsze do tych pierwszych wrażeń, do tych opinii wyrażonych na początku, zawsze się odwołuję w dyskusji. To są jakby takie trochę tropy interpretacyjne, które pozwalają nam ukierunkować dyskusję właśnie na tych najważniejszych rzeczach, a później oczywiście przemycić także to, co chcieliśmy od siebie powiedzieć, tak? I teraz zazwyczaj zaczynam właśnie taką sytuację, zaczynam takim pytaniem, o czym był ten film. Moi uczniowie wiedzą, że nie chodzi mi o fabułę, że nie chodzi mi o streszczenie tego filmu. Natomiast są też takie filmy, które wywołują niezwykłe emocje, które po prostu nie pozwalają jakby na takie spokojne, nie wiem, na spokojny oddech po zakończeniu. I tutaj pytam o emocje, pytam o emocje, nie wiem, związane z bohaterem, czy związane z sytuacją, czy związane w ogóle z całym obrazem, który zobaczyli. I to też jest dosyć istotne, żeby uwolnić jakby to, co w uczniach jest. Mogą być oburzeni, mogą być złoszczeni, mogą być smutni.
jeżeli pokazujemy taki film, o którym wiemy, że on te emocje wywoła, to koniecznie trzeba taki wentyl uczniom zapewnić, to znaczy to, żeby te emocje z nim zeszły, żeby mieli możliwość podzielenia się z nami. Jeżeli chodzi o dyskusję, to tak jak powiedziałam już wcześniej, ta dyskusja jest w moim przekonaniu najważniejsza. Czasem się jej boimy, szczególnie zaczynając pracę z filmem. Ja myślę, że warto posiłkować się tym, co napisano na temat danego filmu. Mamy czasopisma, mamy kino, mamy ekrany. Kwartalnik filmowy może jest bardziej specjalistycznym niż czasopismem filmowym, ale polecam Wam także lekturę stron internetowych, przede wszystkim Filmoteki Szkolnej i Edukacji Filmowej. Wiemy też, że nasi uczniowie kierują się opiniami na Filmwebie, ale też wiemy, że one nie zawsze są wiarygodne, nie zawsze są miarodajne i jakby tutaj nie do końca bym polecała akurat kierowanie się tymi opiniami, natomiast już recenzjami na Filmwebie, pisanymi przez krytyków, przez filmoznawców, jak najbardziej. I na podstawie tego możemy sobie sformułować kilka takich pytań na początek, takich tropów informacyjnych, interpretacyjnych, pomocnych w tych pytaniach początkowych. Pytania wprowadzające do dyskusji wcale nie muszą być takimi pytaniami, które nam, nie wiem, przewrócą jakby film do góry nogami, tak, zinterpretują go na każdym poziomie. To mogą się ogniskować wokół problemu, wokół bohatera, wokół jego wyboru, ale także wokół na przykład formy filmu, bo często mamy starszych uczniów, szczególnie takich, których interesuje też forma i jakby tutaj to zadanie pytania o celowość, tak, a po co, dlaczego reżyser na przykład użył takiej kolorystyki, albo na przykład dlaczego przedstawia bohatera, czy przedstawia świat w taki, a nie inny sposób, to już jest zasadne. Często też jest tak, że ważne jest odtworzenie fabuły, bo jeżeli mamy filmy bardziej skomplikowane narracyjnie, a kino postmodernistyczne, nie wiem, kino Nolana, na przykład Incepcja, czy jakieś wcześniejsze filmy, to są filmy, gdzie warto po prostu odtworzyć fabułę, żeby się przekonać, czy uczniowie tak naprawdę zrozumieli, o co w tym filmie chodziło, a ci, którzy nie zrozumieli, żeby doznali iluminacji, tak? No i też myślę, że też jest ważne po zakończeniu takiej dyskusji, jakby taka rundka podsumowująca, takie pytanie, co dał Wam ten film, z czym zostajecie, jak wam się podobał ten film, czy on jest jeszcze, ja często na przykład zadaję takie pytania przy pokazywaniu filmów starych, to znaczy starych dla naszych uczniów, stary to jest XX wieku, 90 któregoś roku, to też jest film stary, ale czasem starszych, to znaczy z historii kina lata 50, 60, 70, czy te filmy się zestarzały, czy jeszcze dzisiaj w nich znajdujecie coś dla siebie, czy coś ważnego te filmy przekazują, czy da się to jeszcze oglądać, tak? Także tutaj taka refleksja też jest istotna. No i dodatkowo możemy zaproponować uczniom działania kreacyjne, kreatywne, działania twórcze związane z tym filmem, czyli nie wiem, pomysł na własny projekt, na napisanie recenzji czy tworzenie scenariuszy filmowych. Szczególnie, że nie wiem, uczniowie nasi lubią się sprawdzać, jest sporo konkursów, które wymagają takiego kreatywnego podejścia do filmu i nasi uczniowie mogą się tutaj świetnie sprawdzić często. Wracając do dyskusji, bo ta dyskusja jest taka najbardziej, znaczy jakby najważniejsza przy pracy z filmem, jest też może tym, czego początkujący nauczyciel, rozpoczynający pracę z filmem najbardziej się boi. I myślę, że jeżeli będziemy respektować jakby podstawowe zasady, które należy stosować przy prowadzeniu dyskusji,
to nawet jeżeli, nie wiem, dojdziemy w tej dyskusji do innych wniosków niż planowaliśmy poprzednio, dzięki temu, że nie wiem, uczniowie poszerzą nam nasze spojrzenie na dany obraz, to i tak zostaniemy z przekonaniem, że poprowadziliśmy dobre zajęcie. I takie podstawowe zasady wypowiadania się, podstawowe zasady dyskusji, to jest przede wszystkim to, że wypowiada się każdy i że wszystkie wypowiedzi są jednakowo ważne. Parafrazujemy, dopytujemy, zastanawiamy się, podchodzimy refleksyjnie. My z perspektywy nauczyciela jakby staramy się być równorzędnym partnerem w tej dyskusji. To znaczy trudno się rozmawia, kiedy nauczyciel wygłasza swoje sądy z przekonaniem, że one są jakby najmądrzejsze i najważniejsze. I tego się trochę musimy pozbyć. Uczniowie muszą mieć takie poczucie bezpieczeństwa, że w zasadzie wszystko mogą powiedzieć wszystko, oczywiście w kulturalny sposób, i że ich wypowiedzi nie zostaną wyśmiane, nie zostaną zanegowane, nie skrytykujemy ich, nie ocenimy. Nawet jeżeli ktoś mówi ewidentnie rzeczy, które no nam się nie podobają albo są jakimś takim, nie wiem, błędnym tropem, to naprowadzamy, próbujemy pokazać, naświetlić perspektywę z innej strony i jakby zmusić do refleksji raczej nad tym, co uczeń powiedział, niż zanegować i skrytykować, tak? No, zdarzają się różne sytuacje, bo na przykład już byłam świadkiem takiej sytuacji, gdzie na lekcji, którą prowadziłam z filmem, pani pedagog, która obserwowała lekcję, powiedziała do ucznia, jak możesz się w taki sposób wypowiadać, ja na przykład myślałam, że ty jesteś taka i taka. Także no takie zachowanie jest kompletnie niedopuszczalne, bo tym sposobem no, myślę, że taki uczeń następnym razem w ogóle się nie odezwie albo w ogóle nie przyjdzie. Na początku powiedziałam Wam, że to tworzenie grupy, tworzenie, zintegrowanie grupy jest ważne, bo bardzo fajnie się dyskutuje w takich grupach, które są zżyte ze sobą. I to nie muszą być dzieci z tej samej klasy. Ja mam takie doświadczenia, że grupy, które do mnie przychodzą, to są uczniowie też z różnych szkół, ponieważ prowadzę zajęcia w pracowni, więc ta pracownia jest jakby ogólnodostępna dla młodzieży z różnych szkół. I oni czują się ze sobą na tyle bezpiecznie, że naprawdę wypowiadają szczerze swoje opinie na różne trudne tematy, dzielą się przemyśleniami, dzielą się doświadczeniami, ponieważ myślę, że mają poczucie bezpieczeństwa też dlatego, że czują się grupą, mimo że spotykają się tylko właśnie na tych zajęciach. No oczywiście niedopuszczalne jest przerywanie wypowiedzi, wyśmiewanie, lekceważenie, odpowiedzi agresywne. Też na samym początku warto uczniom powiedzieć, że mimo że może dominująca teraz zasada dyskusji jest taka, że wszyscy wrzeszczą i nikt siebie nie słucha, to my będziemy takim miejscem, gdzie słuchamy się i słuchamy się do końca i nie przerywamy i pozwalamy, żeby nasza koleżanka czy kolega powiedział tak, nawet wolno to, co myśli, czy to, czym się chce z nami podzielić. No i tutaj nieszczęsne komórki, oczywiście niedopuszczalna jest komórka zarówno w czasie projekcji, jak też w czasie dyskusji. Nie wiem, ktoś wypowiada swoje zdanie, a ktoś inny, nie wiem, wysyła SMS-a, no to jakby tutaj też zwracamy uwagę na kulturę w ogóle prowadzenia rozmowy. Popatrzę na czas. Czy macie Państwo jakieś pytania? Czy macie jakieś pytania? Dobrze. I na koniec chciałam Wam powiedzieć o tym, co jeszcze możemy zrobić z
dzieciakami, które tworzą grupę, które tworzą kółko, które przyszły, bo interesują się filmem, bo chcą zrobić, nie wiem, coś więcej, albo mają jakieś większe zainteresowania humanistyczne, a niekoniecznie związane z filmem, a filmy lubią oglądać i dobrze im się o tych filmach rozmawia. Ja tutaj wypisałam takie elementy działań, które sama robię i robię je jakby od lat. Część jest już zakorzeniona jakby w naszych działaniach kółkowych. Część jest nowsza i parę zdań na temat każdego z tych działań, ponieważ one są jakby dostępne także dla Was. Możecie robić podobne rzeczy ze swoimi uczniami, albo możecie się wpisać w podobne projekty, bo część z tych filmów, część z tych propozycji to są też projekty ogólnopolskie. Ja jestem od kilku lat fanką i organizatorką gier filmowych i takie gry, znaczy moi uczniowie uczestniczą w grach, ale są też organizatorami gry. W tym roku właśnie przed webinarium się dowiedziałam, że będzie na początku czerwca kolejna edycja gier, które będą przeprowadzane w całej Polsce. U nas w mieście będziemy się szykować do, właśnie też do kolejnej edycji. Filmowa gra to są takie szkolne, miejskie podchody, gdzie uczestnicy sprawdzają swoją wiedzę filmową, ale może wiedza filmowa jest tutaj mniej istotna, a bardziej istotna jest kreatywność, zabawa, jakiś taki niekonwencjonalny sposób poznawania filmów. I uczestnicy gier na pewno są, mamy takie ankiety po iluś czterech edycjach, że podoba im się różne działania, jedne bardziej, drugie mniej. Natomiast niesamowicie fajne i integrujące jest też to, że uczniowie mogą przygotować coś dla uczniów, czyli jakby młodzież szkolna wymyśla dla swoich rówieśników, wymyśla zadania, wymyśla punkty, wymyśla przebrania, egzekwują później te punkty. Także tutaj na webinarium widzę, że dziewczyny z CO piszą, że będzie webinarium, także zachęcam Was do uczestnictwa, bo naprawdę uważam, że nie wiem, rozpoczęcie działań z kółkiem, na przykład organizowanie gry dla klas równoległych, czy dla szkoły, to jest bardzo fajny pomysł. Raz, że grupa się integruje wtedy, dwa, że widzicie, jak kreatywni, jak pomysłowi mogą być uczniowie. No i przede wszystkim jest to takie święto szkoły, także zachęcam. Wariantem takich działań kółkowiczów może być organizowanie konkursu filmowego dla uczniów szkoły. Ten konkurs może być tematyczny, nie wiem, po obejrzeniu jakiejś grupy filmów dotyczących, nie wiem, czy filmów, na przykład nowych filmów polskich, mogą zaproponować swoim rówieśnikom konkurs na ten temat, czy jakby w jednym dniu, czy zrobić dzień filmu, czy dzień z filmem dla szkoły. Uczniowie lubią się pokazywać na zewnątrz, a to jest taka jakby dodatkowa metoda też i wychowawcza, i też uspołeczniania tych uczniów, tak sobie myślę. Jeżeli mamy uczniów, którzy lubią być kreatywni, lubią pracować z materią filmu, kręcą komórkami różne rzeczy, to możemy z nich zrobić taką grupę, małą grupkę reporterów, która będzie tworzyła relacje filmowe z życia szkoły, wrzucała to później na szkolnego Facebooka, czy będzie tworzyła własne filmy. Mamy sporo ogólnopolskich konkursów, ja tutaj pod spodem napisałam konkursów filmowych, Nakręć się właśnie się skończył, Świat wokół mnie, konkurs, który organizuję do piątku, czekamy na filmy, więc tych propozycji, gdzie uczniowie mogą działać i mogą sami coś stworzyć, tak, jest dość sporo, wystarczy się tylko zorientować na
stronach internetowych są odpowiednie informacje. Fajne też jest, ciekawe jest też wyjazdy na warsztaty albo organizowanie warsztatów u siebie od miesiąca, dwóch, ale w przyszłym roku chyba będzie nowa edycja, zaproś wędrującego filmoznawcę do szkoły. Także tutaj zwracam Wam uwagę na taką możliwość, że możecie u siebie zorganizować warsztaty z młodym filmoznawcą, który uczniom przybliży jakieś tam aspekty filmów, edukacji, wiedzy o filmie. Udział w projekcie Filmoteka Szkolna Akcja. Moje grupy uczestniczą właśnie w tym ogólnopolskim projekcie internetowym. Tutaj CEO jest na platformie CEO-owskiej, kursy uczniowskie dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Można wziąć udział w tych projektach. No i jakby ten projekt, w którym uczestniczy kilkoro uczniów tworzących zespół, tworzących grupę, też jest bardzo ważny dla takiego tworzenia poczucia wspólnoty, poczucia integracji, ale także po prostu dla zdobywania wiedzy o filmie. Ta wiedza o filmie, ja tutaj tylko odpiszę, bo widzę, że pani mnie Ula mnie pyta. Chyba mogłam to powiedzieć, a nie napisać, ale to jest moja pierwszy kontakt webinarium i wszystkie, to może tutaj powiem, że wszystkie scenariusze, które znajdują się w tych Zoomach, są drukowane na stronie www.edukacjafilmowa.pl. Tak? Także tutaj scenariusze na pewno tam znajdziesz na tej stronie. I teraz jeszcze o jednym projekcie chciałam powiedzieć, że od tego roku pierwsza edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Zachęcam też do informowania uczniów o tym projekcie, ale także właśnie i zajęcia, i koło filmowe, i udział w projekcie Filmoteka Szkolna Akcja, tych Kółkowiczów, którzy właśnie w projekcie poszerzają wiedzę o filmotece, o kinematografii polskiej, o polskich filmach. To wszystko później jakby przekłada się na także ich satysfakcję, bo jeżeli działają w różnych jakby w różnych wariantach, tak? Nie tylko stacjonarnie, ale także udzielają się w szkole, czy widać ich gdzieś poza szkołą, na zewnątrz, reprezentują szkołę na konkursach, na olimpiadzie, to wtedy jakby my sami mamy większą satysfakcję, a uczniowie wszechstronnie się rozwijają, a na tym nam właśnie jakby najbardziej zależy. Widzę, że kończy nam się czas, nie wiem. Czy mam się czas? Chciałabym teraz, znaczy staram się tutaj przekazać Wam wszystkie te swoje spostrzeżenia, doświadczenia związane z moją działalnością jako nauczyciela prowadzącego koła filmowe. Jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo bym prosiła, teraz chyba jest ten czas na zadawanie pytań. Nic nie widzę. Ja dziękuję Wam bardzo za uczestnictwo w tym webinarium. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam problem organizacji koła filmowego. Być może spotkamy się. Olu? Już się... Nie wiem.
Dzień dobry ponownie, tak, włączyłam się już, bo Tak. faktycznie czas nam się powoli kończy. Też się tutaj przyłączam do podziękowań Ewy i mam nadzieję, że te wiadomości gdzieś tam przybliżyły Państwu taką technologię. Technologie i takie sprawy organizacyjne, ale też tutaj Ewa weszła w taką merytorykę. Jeżeli będą jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to można zawsze wysłać na maila i albo ja, albo jeżeli ja nie będę kompetentna, to prześlę takie pytanie Ewie i postaramy się rozwiązać problem. Tak, webinarium będzie jak najbardziej dostępne na YouTubie. Wrzucimy też link na naszą stronę, więc nic tutaj nam nie przepadnie. Wszystko, co zostało powiedziane, to zostało zapamiętane. Dziękuję i już od razu zapraszam na kolejne webinarium, które odbędzie się 19 kwietnia, więc już niedługo. Tym razem będzie dotyczyło aplikacji i jak zaprezentować swój projekt z wykorzystaniem różnych narzędzi internetowych. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.